Chciałbym powiedzieć coś mądrego, ale nie umiem. Dostają na i jeszcze nie wiem, czy nie zerwałem dwójki, albo naderwałem, mam nadzieję tylko. I co, jakoś on musiał przegryźć, kurwa, tę porażkę. Nie wiem, czy dzisiaj może jedynym sposobem jest napierdolenie się. Ale no cóż, dziękuję w każdym razie wszystkim, którzy mnie wspierali i którzy teraz wysłali do mnie mnóstwo wiadomości. A tym, którzy piszą mi, że zjebali kupony, też. Nie no, sorry, nie. Niestety, mam nadzieję, że kiedyś się odegram. I jakoś razem się odegramy. Co? Chciałem powiedzieć, że do zobaczenia. Mam nadzieję, na razie jestem w takim stanie, że nie potrafię sobie wyobrazić. Nie umiem myśleć o tym, co będzie jutro. Więc na razie muszę wygrać, kurwa, ze swoimi myślami. A wam życzę jeszcze miłego wieczoru, jeśli robicie coś po gali. I tyle. Narka. Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Słuchajcie, mamy finał tego picia z cukry. No wszystkie musisz. Dobra, to są po złoto, dawaj to. Niestety, było blisko, ale słuchajcie. Ten obrazek to jest coś strasznego. Ja mu współczuję, jak miałby chodzić do trzeciej walki, bo tylko ci, którzy trenują, wiedzą, jaki to jest okropny wysiłek. Jeszcze walczyć w turnieju na wyniszczenie, to jest najgorsze, co może być. Dał siebie maksa, wrócił po kontuzjach, zrobił walki z zawodowcami, wygrał dwie walki w turnieju. Trochę doświadczenia, trenuje cały czas tak naprawdę. Bardzo możliwe, że my się spotkamy, a Piotr już niech sobie, słuchajcie, odpoczywa, zasłużył na to i dziękuję wszystkim. Słuchajcie, no taki jest sport. Chcieliśmy wyzwanie, nie chcieliśmy się bić z ogórkami. Wzięliśmy Crazy'ego, stało się jak się stało. Ktoś musiał wygrać, ktoś musiał przegrać. Dobrze jest. Dzięki wszystkim. Ja pierdolę! Tady jest k***a! Przechuj! Pierwsza walka do przodu, zaraz będzie kolejna, no idziemy po drugie zwycięstwo turnieju. No niestety nie udało się, Tazi okazał się dzisiaj lepszy. Powiem tak, po pierwsze było tak, że tej bocze mogłem to lepiej skontrolować, bo zamiast dobrze skontrolować, to skupiałem się na ciosach, bo bałem się, że sędzia podniesie. Mówili, że to szybko podnoszą i nawet boczem podnosili. No a po drugie też... Nie chcę się usprawiedliwiać, ale choroba mnie złapała i ogólnie było git, nie? Tam ta choroba to tak mi nie przeszkadzała do tej pierwszej walki. Mówię, było spoko, nie? Trochę tam kater i tak dalej, ale mówię, nie przeszkadza. Ale jednak po tej pierwszej walce no nie mogłem się zregenerować. Jak było tak git, no to jednak po tej pierwszej walce już mnie tak odcięło i w tej drugiej walce no już mnie od samego początku odcięło. Podeczki, ja już jestem w hotelu, lecę się umyć. Ej, w ogóle gdzie jest after? Co się dzieje? Napiszcie mi, bo ja w sumie w ogóle nie jestem doinformowany. Ja tam byłem skupiony na walce. Także mówcie mi, co się dzieje. Zaraz będę miał zimną whisky, troszeczkę się napiję. No, nie wiem. Jak jest coś ciekawego do roboty, to piszcie, dzwońcie, wysyłajcie gołębie pocztowe oraz telegramy. Ostatnie pytanie, na co przeznaczysz ten milion?
No, zainwestuję, bo myślałem kupić mieszkanie, ewentualnie zainwestuję to w internet, w walki, w siebie, to lubię robić, czyli nagrywać na YouTubie, streamować i walczyć, bo to ja zawsze mówiłem w życiu, ja chcę w życiu walczyć, streamować i tyle, ja to lubię robić, to moje pasje są, granie sobie w komputer, grać w gierkę, sobie grać w LOLa, potem sobie robić trening, grać w LOLa i to, ja to lubię robić, dla mnie to jest rywalizacja, ja lubię rywalizację, lubię się spełniać, czy to w LOL, szachy, czy siatka, ja lubię rywalizację i będę dalej robił to samo, co robię. Jak kupisz to mieszkanie, to adresu nigdzie nie likujesz. Daj spokój, no teraz wiesz, to mogę mieszkanie zmienić, ale już jak teraz likuję, to już będzie koniec. A my w pacierzu, to już chyba nie wiem, co mi uratuje. Gratulacje, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję ślicznie. Siema. No cóż, walka, walka i po walce. Najważniejsze, że do przodu. No cóż, wydarzenie naprawdę niesamowite. Mega zajebisty stadion. Duże szczęście, że mogłem tam wystąpić. U boku takich gwiazd jak Tomek Adamek, jeden z najlepszych naszych bokserów. Ludzi pełno, stadion zapełniony po brzegi. Zresztą ci, co byli, to widzieli. No i co? Dzięki za wsparcie, dzięki za to, że byliście ze mną. I na żywo, i ci przed ekranami. Mam nadzieję, że się podobało, choć trochę krótko. No, ale przynajmniej efektownie. I co? Dzięki raz jeszcze, że byliście, za miłe wiadomości, za wsparcie i do następnego razu. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, hej. Tequila z ulicy Tryna, bo tym lepiej nawijam. Za dużo wypiję, mają za Meksykanina. Zwija się wąs, się zwija jak tortilla. Tequila, tequila, czujesz meksykański klimat. Tequila z ulicy Tryna, bo tym lepiej nawijam. Za dużo wypiję, mają za Meksykanina.